dla każdego sportu. Cześć, Ania Kulej TV, reklama, ze mną Rafał Jackiewicz. Hej, witam tak? Cię bardzo serdecznie. Nie Jacek, tak? Dobra, okej, Rafał, tak, cześć. Rafał, jesteśmy na ważeniu i po media treningu przed Prime 7. Jesteś tutaj w roli trenera dwóch zawodników, więc chciałabym zapytać o przygotowania właśnie do walki, może na początku Tomka Czika. Tomek bardzo ciężko trenował. Przyszedł na trening, przyszedł... Przestań, nie zadawaj takich ciężkich pytań. Tomek trenował przez odpowiedni czas i przeprowadziliśmy odpowiednie treningi w odpowiedni sposób. Na Andrzeja wystarczy. Stop pomówieniom, Andrzej. Tak, a Andrzej trenuje też boksu Zbyszka Raubo, pana Zbyszka Raubo. Tak, mój starszy kolega po fachu, pozdrawiamy. Ale to i tak ci nic nie pomoże, Andrzej. Nie, plan jest prosty, po prostu Tomek musi rozjebać Andrzeja i taki jest plan i tego żeśmy się trzymali podczas tych dwóch treningów, cośmy zrobili i tak właśnie Tomek zrobi. Tak? Ale... Dwa dziennie. Dwa dziennie, dobra, a Hellboy? Nie, no Grzesiu troszeczkę więcej trenował, przychodził gdzieś tak zaczęliśmy trenować chyba ze 2-3 tygodnie temu, także też jakoś tam dużo czasu nie mieliśmy. Przerobiliśmy troszeczkę więcej, ale to jest taki jeszcze dopiero początek, myślę, dopiero żeśmy zaczęli się gdzieś tam docierać. Zobaczymy wszystko jutro, jak to wszystko zagra, to co żeśmy zrobili, to cośmy przerobili. Jeżeli Krzysiek gdzieś będzie się pilnował, no to będzie dobrze. Kurwa, Dawid, już po tobie też, kurwa, rozjebiemy was dwóch, kurna. A jak oceniasz kartę walk? Tutaj na Prime. Szczerze jakie to ci powiem. Jakie czekasz na przykład i jesteś ciekawy? No, na Tomka i na Grzyśka. Wiadomo, oprócz. Nieważne, już nikt jest nieważny. Oni są najważniejsi. No to ja zapytam, Kasiusz kontra Soroko. Wiesz co, no, Kasiusz jest wiadomo bardziej gdzieś tam jednak bardziej zawodnik niż freak fighter, tak pół na pół, a Adam Soroko to jest po prostu wariat tak naprawdę nieobliczalny i tutaj taka jest sprawa otwarta. Ale takie... jednak dyscyplina Adama. Dyscyplina Adama, bo Adam gdzieś tam kopie mamy, już tam widziałem tam za kulisami tajne kopnięcie, także kurwa Katiusza, nie powiem ci co to będzie. A main event? A kto walczy? Pan Murański, Jacek kontra prezes Fen. Nie, i no, to w boksie. Nie, tutaj stawiam na pana prezesa, także no Jacek, no pan prezes. A ciebie kiedy zobaczymy na następnej walce? Wiesz co, tak, wiesz co, ja jeszcze chwilowo jestem do 30 kwietnia uwiązany, dzisiaj dostałem pozwolenie. No właśnie, i dlatego też między innymi nie przygotowałem się tak, jak bym chciał, tak bym miał możliwości, przygotowałem się w miarę możliwości, ale i tak nie tak, jak bym chciał. Chociaż to była najlepsza moja dyspozycja od 3 lat, to i tak jednak gdzieś tam to mało. Ale z takimi, można powiedzieć, chłopakami, którzy na coś nie walczą sobie, nie zawodowcami, no to jestem w stanie przygotować się w krótkim czasie i tak naprawdę gdzieś tam się pojawiła walka z Dawidem Ambro, także Dawid, jeżeli coś tam się stanie, wypadek się wydarzy i mój zawodnik się potknie, to ja cię czasem, ja najebie. No właśnie, bo ostatnio przegrałeś z Szulim, ostatnio miał debiut na Klaucie, widziałeś jego walkę? Nie. Widziałeś, okej. Okay. Nie mam pieniędzy na wykupienie transmisji, okay. Także może kiedyś uzbieram, to wezmę powtórki. A jakbyś miał podsumować ten rok, już nie patrząc na fliki, tylko na polski boks? Tamten rok, tak? Tak, 2023, to co byś powiedział o polskim boksie i o wydarzeniach, które miały miejsce, między innymi tutaj w grudniu walka o pas Mateusza Masternaka. Powiem ci tak, polski boks tamten rok podsumowuje jak moje życie przez ostatni rok, czyli ja pierdolę kibel. No serio. Nie był taki zły jak na jeżeli chodzi, o Masternaka, nie mówię tutaj o walce samej, tylko o tym jak się skończyła i tutaj i tylko to nie, absolutnie, no. Mateusz wygrywał walkę, także tak by można było powiedzieć, jest wicemistrzem, no tak wiesz, pół żartem, pół serio, nie? Ale generalnie no można powiedzieć na jego mistrzu, ponieważ myślę, że ta walka do końca, jeżeli by się potoczyła w ciągu 12 rund, to Mateusz tak tę walkę by wygrał, także ja mówię tutaj o walce kibel, jeżeli chodzi po prostu o zakończenie tej walki, w jaki sposób się zakończyła. Rozumiem. A co myślisz o wydarzeniu, które będzie już niedługo, czyli walka Tomek Adamek kontra Mamed Khalidow? Nie, no nie oszukujmy się, no wiesz, no, Tomek to jest mistrz świata dwóch kategorii i to jest naprawdę świetny zawodnik, jeżeli chodzi o boks, nie ujmując Mamedowi jego umiejętności, to jest jednak boks i tutaj nie ma tematu. Jeżeli to by doszły nogi, na przykład by było K1, no to wtedy stawiałbym na Mameda, ale tutaj jednak Adamek. Adamek też ma na fejmie zawalczyć, z kim byś go widział?
zestawieniu? Wiesz co, powiem ci szczerze, to nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę, kto tam jeszcze jest na karcie, kto tam ewentualnie w federacji i kto by mógł tutaj tak naprawdę walczyć. Proponuje się Pawła Tyburskiego na przykład. No, powiem ci, to jest dobry wariat, tylko też wiesz co, to jest Paweł Tyburski, to jest dobry wariat, gdzieś tam nie pęka, idzie, jest silny, ale dla Damka to jest tak naprawdę przetrzymanie pierwszej rundy, druga gdzieś tam zaczęcie swojej gdzieś tam roboty i myślę, że tak gdzieś ta trzecia, czwarta runda to myślę by był koniec, dlatego że po prostu no, Damek to jest prawdziwy mistrz i jeżeli chodzi o boks, to nie ma sobie równych, także nie miał sobie równych, jeżeli chodzi o naprawdę zawodników top, kurde, świata, tak, a tutaj jednak Paweł Tyburski, który jest, kurde, dobry wariat, jak powiedziałem, jednak w boksie to nie widzę. No Diablo też dwie walki wygrał w boksie. Myślisz, że dalej powinien kontynuować jednak ten boks zawodowy? Jednak zawodowy czy friki? Bo też jeszcze cały czas marzy mu się mistrz Europy. Wiesz co, myślę, że tytuł mistrza Europy jest w jego zasięgu. Mistrza świata myślę, że nie dopuszczą do takiej walki. Włodarczyk we frikach. Kurwa, nie, przecież to jest normalny chłopak. To ja naprawdę ja jestem jebnięta, tutaj nie pasuje, a co dopiero Krzysiek, który jest naprawdę kurwa normalny, on tutaj w ogóle by nie pasował, on po prostu myślę, by się nie znalazł i chyba, że jakaś walka naprawdę z zawodnikiem typu właśnie Adamek. Sportowa. Tak, sportowa, no to jeszcze gdzieś tak, ale on tutaj na konferencjach, to nie, to jest normalny chłopak. Krzysiek nie idzie tą stroną. A co to trochę do frików i boksu, jeszcze Kasiusz wystartował w tym roku w mistrzostwach boksu amatorskiego. Jak oceniasz to, jego posunięcie? Znaczy, wiesz, posunięcie, jeżeli chodzi o sam fakt, że wystartował, to fajnie z jego strony, że gdzieś tam jeszcze poczuł gdzieś tam ten taki zew sportowca, ale no wiadomo, jak się to skończyło, także myślę, że we frikach ma większe szanse jako półsportowiec niż jako półfrik w sportach walki. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I powodzenia jutro dla twoich. Moje to kurwa, rozjebiemy was. Jak nie to dwóch na jednego najpierw tu, a później dwóch na jednego tutaj. Dzięki. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.